Jacka, przywitam Darka, dzień dobry. Dzień dobry. Jacku, powiedziałeś, że coś tam będziesz chciał przedstawić ze swoich punktów, to oddaję Ci głos. Pierwsze to blokady przed działaniem w życiu. Coś takiego, że nie założyłem nigdy firmy, chociaż czułem taką chęć założenia, ale nie założyłem nigdy. I drugie, ból z prawej strony kręgosłupa lędźwiowego, drugi, czwarty krąg, prawe biodro od 10 lat gdzieś, ból lewej stopy, wykoślawianie, no i tutaj na szyi ten niewypowiedziany ból. No i to wszystko, tak jak widzę, to przyjąłem od mojej mamy, żeby ją nieświadomie pomóc jej. Dalej, nie wiem, w którą stronę iść w życiu, w lewo, w prawo. Między innymi chodzi o dwa domy. Tutaj w Czersku i w Zawierciu, tam w Kromołów, po rodzicach. I tam jeżdżę często właśnie, jestem tu, jestem tam. W międzyczasie pracuję dorywczo gdzieś, jak jest możliwość. No i od warsztatów duchowo-rozwojowych, integracyjnych. Znaczy nie podawaj nazwy, proszę. Tak, tak. Mam problemy ze wstawaniem właśnie rano. Nie chce mi się w ogóle wstawać. Dopiero pies mnie mobilizuje, idziemy do lasu. I później jakoś rozkręcam się. I takie właśnie te poranne lęki są od tego listopada. W dalszym ciągu nie odpuszczam potrzeby kontroli dorosłych synów. Dobrze. I wiem, że to źle na mnie działa, ale jednak. Przepracowywałem kilka lat temu radykalne wybaczanie, ale nie jestem do końca pewien, czy to wszystko zagrało tak, jak powinno. Lecimy. Jeszcze jak masz, to podaj punkty, jak nie, to możemy zamknąć. Pragnę przeprogramować się, odejść od starych, niesprzyjających programów, blokad, jakichś traum rodowych. Dzieciństwo, ród, czy tam wcielenia, nie wiem, aby zacząć żyć pełnią życia i móc też odblokować synów. W energii finansowej jest jakiś pułap, którego nie potrafię przeskoczyć. To prawdopodobnie rodowe, bo pradziadek z jednej, z drugiej strony mieli coś, ale upadło. Dobrze, zostaw to jakby interpretację. Tak. Wszystko? No i to poczucie odrzucenia właśnie mówiłem z tą firmą, która... Jeździłem w zeszłym roku do pracy, później wymagali, żeby być zatorpedowanym. Na co ja nie przystałem i poczułem się odrzucony właśnie w tej sytuacji. Chociaż teraz mam jechać 12 czerwca, bo już nie wymagają. No i to by było z tych, które miałem zapisane, wszystko. Dobrze, to ja Ci dziękuję. Jacku, wyłącz mikrofon na Skype'ie. Już. Jest dobrze, nie słyszymy Cię. Darku, nawiązałeś kontakt z Jackiem? Tak. Powiedz mi, jak Jacek wygląda. W takiej zmiennej przestrzeni jest, jakby może walczący z burzami był, bo tam dużo się w energii dzieje i takie jakby wyładowania, te energie próbują gdzieś tam wejść, robić swoje. Jacek jakby neutralizuje to,
czy chcę zachować jakąś tam formę spokoju, to go strasznie kosztuje dużo energii. Czuć tam duże zmęczenie i napięcia w ciele. Można by było chyba też, może to nawet blokadami nazwać. Albo takie centra są jakby stworzone trójkątne w energiach to się czuje, ale też to jakby to uwierało w Jacku. Takie trójkątne zgrupowania energii powodują właśnie uciski w głowie. Jest taki jeden trójkąt, stąd się zaczyna tutaj i tu się kończy. Drugi jest odwrócony. Wszystkie są równoboczne, tylko że są ustawione z takimi lekkimi przesunięciami albo jeden z czubków jest czasem do góry, czasem na dół. W brzuchu to jest i na plecach. I ten w głowie szczególnie, tak jakby go zamykał. Tak jakby zrobić taki trójkąt, piramidkę, gdzie tam świadomość tego, kim jest, co robi, czego się nauczył, to co jakby przefiltrował przez swoje jakby postrzeganie, doświadczenie tam wpuścił i to jakby dla niego jest czymś, czym kieruje się w życiu, świadomie lub podświadomie, a reszta jakby nie może się tam, a z resztą walczy. Właśnie próbuje ustabilizować tą przestrzeń, która jakby zawiera dużo więcej potencjału różnych energii, z którymi mógłby Jacek się zmierzyć, ale właśnie zamknięty na to, czy próbujący się ochronić, zamyka się przed całą masą różnych rzeczy. Jest też takie poczucie, że jego ciało fizyczne trochę jest obciążone. Takie jest poczucie, jakby bolało, jakby te komórki były na takiej wibracji, takiej na granicy, to jakby pulsowały, jakby miały tendencję komórki ciała, czy ciało samo do łapania wody za dużo, jakby właśnie potrafiło gdzieś tak, jakby, nie wiem, puchnąć może. I właśnie układ odpornościowy tak jakby odrobinę gorzej działał. Te komórki jakby potrzebują się oczyścić czy zregenerować, właśnie powodują, że jakby się czuje taką formę spuchnięcia. No i też w tej głowie najgorzej jest taki ścisk. No i mówię, to zmęczenie czuć tam strasznie, napięcia, blokady takie. Powiedz mi, wpuścił pewne myśli, odczucia i w tym trójkącie w głowie powiedział, że to jest w pewien sposób zamknięte. To są takie wzory, schematy, które są... Te wzory są uwarunkowane różnego rodzaju doświadczeniami, czy przekonaniami innych, czy taką wewnętrzną prawdą, która właśnie prowadzi Jacka, czy prowadzi. No, to nie jest coś takiego, że to, za przeproszeniem, gada w głowie, tylko po prostu to jest jakąś jego wewnętrzną prawdą, która jest jego trochę nawet takim strażnikiem. Powoduje, że w życiu są jakieś stałe. I dobrze, żeby one były. Wydaje się, że on właśnie pilnuje tego, czy podświadomie, czy nieświadomie, czy te wzory powodują, że w jego życiu, jeśli coś już zaistnieje, to powinno trwać. Ta zmiana jest niebezpieczna, może zachwiać coś. Można by było powiedzieć, że Jacek boi się zmiany, wręcz jej nie chce. Nie chce jej, po prostu czegoś na podstawie jakiegoś bardzo traumatycznego wydarzenia, które wydaje się, że wywołało w nim poczucie, że może się zmienić wszystko, to wywołało w nim walkę, daleko idącą walkę o zachowanie właśnie tego status quo. Walkę. To wydaje się i to tak mocno się zapisało, że przeniosło się na inne wcielenia, na inne doświadczenia zupełnie z innej sfery. Ale właśnie jakby
zaczął właśnie Jacek w tych schematach pilnować. Pilnować siebie, swojej przestrzeni, co też widać właśnie, że on próbuje w tych energiach stabilizować swoją przestrzeń. Kosztuje go to, ale on zachowuje jakąś taką stabilność. Powiedz mi, czy Jacek cię widzi i czy wie, kim jesteś? Tak. Zapytaj, czy zgadza się na tę pracę dla siebie. Tak. Czy mógłby określić, co chciałby zmienić? Chciałby odzyskać pewność. Dobrze. Poproś Jacka, żeby nas zaprowadził do przestrzeni międzywcieleniowej, zanim zszedł jako Jacek. I pokazał, jakie tam miał warunki ezoteryczne. To jest bardzo trudne do opisania dla mnie. Może to można to by było porównać do takiego bardzo skomplikowanego, okrągłego labiryntu, ale labirynt w tym, co się widzi, to jest bardzo duże uproszczenie. To jest tak jakby okrągły labirynt i droga do wyjścia. Powiedzmy, że w środku tego okrągłego labiryntu jest punkt, przez który Jacek chyba wyjdzie, jak zakończy się to doświadczenie. I teraz inne drogi, które tam są, w tym labiryncie, takie ślepe uliczki, tam ślepymi uliczkami nie są, tylko są alternatywnymi jakby drogami, których Jacek chce się wystrzec, bo ma poczucie, że jak tam wejdzie, to go to gdzieś zaprowadzi tam, gdzie on by nie chciał. Że zburzy to wszystko, to co on wie, to co daje mu jakąś taką pewność i namiastkę bezpieczeństwa i stara się tego, on się boi wręcz, że w tej olbrzymiej ilości takich alternatywnych dróg pogubi się i wręcz boi, dosłownie boi się, czy sobie poradzi i tym bardziej chyba chce się trzymać tej drogi. Chce. I dzięki temu nieświadomie chyba te blokady podtrzymuje. Najciekawsze jest w tym, może nie to najciekawsze, ale ciekawe jest to, że Jacek jak rodzi się jako dziecko, już staje się dzieckiem, to na nowo ma imię, ciało, nazywają go w jakiś określony sposób i on ma poczucie, że się uczy. Czy każdy może mieć poczucie, że jego natura się kształtuje? To wcale nie jest tak, że kształtuje się. To jest iluzja tego, że on i tak pewne rzeczy wie i je utrwala jeszcze bardziej, a inne odrzuca w trakcie dzieciństwa. Robi to nieświadomie i później w sumie całe życie to robi. I tym bardziej właśnie, jeśli wejdzie w rezonans to, co patrzy i rezonans tym, co on ma w tym trójkącie wpisane już, no to już jest dobrze. To wtedy utrwala to jeszcze bardziej i tworzy jeszcze większą pewność siebie w tym życiu, w tym doświadczeniu. I to jest takie, to dzieciństwo szczególnie tu się pojawia. Jest czymś naturalnym, takim etapem, który ma mu dać potwierdzenie pewnych rzeczy. Co nie znaczy, że tam nie ma lęków i konfrontacji z jakimiś trudnymi rzeczami, które, ale to właśnie znowu ma mu pokazać, co jest dobre, co złe, ale co jest dobre lub złe dla niego. W zgodzie właśnie, dobro i zło jest w zgodzie z tym, co jest w trójkąt wpisane. Dobre to jest to, co się pokrywa z tym na przykład wzorem,
przy schematem, który jest w głowie, a zło to jest to, co tam nie pasuje. Co nie pasuje. Mhm. Dobrze, powiedz mi, czy miał jakikolwiek wpływ na wybór ciała i rodziny, rodziców? Nie. Nie. Cofnij trochę czas tam w tej przestrzeni międzywcieleniowej i zobacz, czy ktoś go doprowadził do tego labiryntu? Tak, no znaczy to nie jest tak, że on do labiryntu jest doprowadzony. To jest z takiej dosyć wysokiej perspektywy się na to patrzy. I dlatego mówię, labirynt to jest, nazywać to labirynt, to jest bardzo duże uproszczenie. To jest, no umownie. To jest coś, nazywamy. To nawet nie chodzi, że umownie. To jest bardzo skomplikowana struktura. W labiryncie jest prosta zasada. Idę w tą stronę albo w inną stronę. Wybieram tą drogę albo tą. Tutaj tych zależności jest dużo więcej, więc to można by było powiedzieć, że jest to wielowymiarowy labirynt, który wypełnia, możemy wypełnić nim na przykład, nie wiem, jaskinię jakąś. Albo studnię, o bardziej studnię. I teraz ta studnia ma poziomy, czyli jak wchodzimy, to schodzimy coraz niżej i tam też te poziomy zależności też są coraz bardziej rozbudowane. Więc on, jak on, Jacek patrzy tak naprawdę na to z góry, nie wchodzi. On wejdzie dopiero, jak już przejdzie przez portal życia i urodzi się. Wtedy jakby zostanie w punkcie startu. Przed nim jest droga do przodu z rozgałęzieniami tymi uwarunkowanymi. To ta skomplikowaność, że tak powiem, to, że to jest skomplikowane, powoduje też, że czasem inni mogą go pociągnąć w jakąś stronę, czego Jacek też nie chce, ale na pewnym etapie jest od kogoś zależny. Więc to dla niego jest dodatkowym obciążeniem, że teraz rozpoznać, czy ktoś chce dla niego dobrze, a nawet jeśli od niego to nie zależy, czy on potrafi później znaleźć inną drogę alternatywną, wyplątać się i wrócić do schematów, które są zapisane w nim. Był w takich momentach, jak mi opowiadał o swoim życiu, ale jeszcze zostańmy w tej przestrzeni międzywcieleniowej i chciałabym, żebyś trochę jeszcze cofnął i zobaczył, kto mu pokazuje ewentualnie tą skomplikowaną strukturę, albo kto go tam przyprowadza, jeśli jest takie działanie. Taka bardzo dostojna, można by było w takich kategoriach fizycznych nazwać, atrakcyjna, nieskalana, jeśli chodzi o jakieś skazy na ciele, zmarszczki, przybarwienia, tego typu rzeczy, czy jakieś, nie wiem, skrzywienia. To jest pod tym kątem i jest wręcz nieskazitelna istota i jednocześnie jej ubiór również taki jest. To jest bardzo taki wieloczęściowy ubiór, składający się z takich, nie wiem, takich długich sukni, które nakładają się jedna na drugą i na koniec takim bardzo zdobionym złotym płaszczem jest to, ten płaszcz nałożony na to i te warstwy tego ubioru z przodu i poniżej tego płaszcza przy nogach są widoczne. Jest to bardzo takie dostojne, zjawiskowe wręcz. Ta istota jest taka właśnie, taka nawet taka jak jakiś, może król nie, ale jakby to był ktoś, kto jest na przykład doradcą króla. Czy jakiś władcy, to tak się postrzega tą istotę, że ma mądrość, jednocześnie potrafi się zachować, jakby zawsze zna odpowiedź, jakby była doradcą, to jest takie odczucie właśnie. Dobrze. Cofnij jeszcze czas i zobacz w momencie, kiedy z poprzedniego wcielenia ciało subtelne wyszło z ciała fizycznego, czy od razu spotyka tego dostojnika? Nie, choć on czeka, wie okay. Że
że nie wiem, że pociąg przyjechał już, tak? Tylko, że Jacek z tego pociągu nie chce wyjść. O. To jest coś takiego jak... jak to wytłumaczyć? Znowu jest taki trochę problem ze słowami fizycznymi, żeby to opisać. To jest ciekawy w ogóle proces umierania. Jacek nie wychodzi z ciała, jak idzie do światła, tylko się zapada w siebie. To jest coś takiego, jakby czuć, że struktury ciała zapadają się wewnątrz, do środka i to ciało normalnie leży, ale ta świadomość leci do środka i później wychodzi. To znowu jest takie nieprecyzyjne. Uświadamia sobie, czy zaczyna czuć, że jest w jakiejś przestrzeni w stylu właśnie jaskinia, nad którą jest właśnie coś w rodzaju takiego otworu, jak ze studni. Czyli studnia ma powiedzmy 5 metrów, a poniżej jest ogromna grota taka. On w tej grocie jest, Jacek. I teraz jest na tyle ciężki, że nie umie unieść się do ujścia, a ta istota tam stoi przy studni i czeka na niego. Czeka na niego. I z jego perspektywy, jak się patrzy, to on faktycznie patrzy na studnię, tylko ta studnia tam, gdzie on jest, na górze, jest pięknie wykończona. Zdobiona jest bardzo elegancko i tam jest taki jarzący się takim lekko niebieskim kolorem, jakby płyn. I Jacek nie może się, i on jakby wyjdzie z tego, później wychodzi. Ale z jego perspektywy to w ogóle tego nie ma, tylko jest takie brzydkie wszystko. Tak jakby Jacek miał do siebie pretensje, miał żal do siebie, źle się oceniał, boi się też oceny. Jakby miał świadomość popełnionych błędów i boi się konfrontacji i to go zatrzymuje tam. Później, jak to długo trwa, to wydaje się, że czasem dłużej, czasem krócej, to słyszę głos tej istoty, która wywołuje go i aktualnym jakby imieniem. I ten głos, to wołanie rozchodzi się w tej grocie tak miękko, kojąco. I to wydaje się Jacka przekonuje, że to nie ma złości, chodź tutaj, zaraz dostaniesz coś, tylko tak jest tak lekko, tak jak właśnie do wizerunku tej istoty to pasuje. I wtedy Jacek wyciąga rękę i znowu jakby zapada się w tym stanie i pokazuje się dosłownie obok niego. Nie widzi tego momentu wyjścia z tej studni, z tej groty. No i wtedy, mówiąc tak jednym słowem, czuje się gorszy. Bo tutaj widzi istotę, szczególnie jak się wychodzi z ciała, odrzuca się ciało, już nie ma tych odczuć w ciele. Nie odczuwa się ani zimna, ani głodu, ani bólu, ani niczego, bo nie ma tego ciała i tutaj się stoi koło takiej istoty, mimo że się czuje on, Jacek, inaczej, lepiej bez ciała się czuje, to czuje się gorzej stojąc przy takiej doskonałej jakby istocie, on tak to odczuwa. I czuje się wtedy taki bardzo niespełniony. Przesłuchaj się, jeśli tam jest jakaś rozmowa, jakiś dialog. No, to jest takie... Za wiele rozmowy tam nie ma. To jest tak jakby ciche, takie niewerbalne potwierdzenie tego, co Jacek sam czuje. I to go właśnie niszczy, bo on go ani nie ocenia, ani nie mówi tak, tam miałeś okazję, mogłeś to zrobić, tam miałeś doświadczyć tego, broniłeś się,
i że jest od razu napiętnowanie. Tu tego nie ma. To Jacek sam robi, a on patrząc na niego, właśnie ani mu powieka nie drgnie, jakby odbijał to i wzmacniał w Jacku te poczucia, które on, z którymi przyszedł. I on się czuje fatalnie. Później ten proces, który jest, gdzie widzi kolejny labirynt, ten taki właśnie, to wtedy jeszcze bardziej się boi popełnić właśnie błędu. Jeszcze bardziej chce tymi zasadami w głowie się kierować. Więc po tym spotkaniu, po tym jak już osiągnie ten pewnego rodzaju etap emocjonalny, no to idzie do takiej samotni, tak jakby do swojego takiego duchowego domu, gdzie jest sam ze sobą i może się oswoić, przyzwyczaić do tego, że nie ma już ciała, przypomnieć sobie. Jakby to jest zintegrować siebie, zintegrować to życie z resztą swoich doświadczeń, może tak porównać i tak naprawdę zaszufladkować sam siebie. Dziękuję, wspaniale to opisałeś, Darku. Powiedz mi jeszcze w tamtej przestrzeni, kiedy już wszedł na ten poziom i stanął obok dostojnika, czy ma w sobie implanty? Tak, właśnie jak się na początku czuło, to teraz widać, że to jest tak jakby takie złote trójkąty zatopić w Jacku i one tworzą takie obwody. Są jeszcze takie małe, mniejsze trójkąty, które są takimi łącznikami. Te większe, tak jak jest trójkąt, to on nachodzi, tak jak łańcuch z trójkątów by zrobić, tylko są duże, są wielkości tych trójkątów, które są elementami tego łańcucha, są różne i to stworzono taki kształt w Jacku, wewnątrz jego ciała. I te trójkąty też potrafią obrócić się, przyjąć inną jakby pozycję, więc to one są w ruchu, tak jakby mogły się przystosować i stworzyć pewnego rodzaju właśnie blokady czy ramy, w których ta energia będzie odpowiednio krążyła, osiągnie pewnego rodzaju natężenie, powyżej którego już nie, no bo trójkąt będzie tym, ten implant będzie ograniczał. Dobrze, to w takim razie przejdźmy do tego momentu, kiedy się już urodził. Zobacz, czy tam jest jakaś zmiana, jeśli chodzi o to, co jest w tych trójkątach. Zwłaszcza same trójkąty się dostosowują, wydaje się, do pewnych sytuacji. W taki sposób się układają, że w pewien sposób, w pewnym momencie on to się w Jacku ustala i utrwala. Zobacz, czy w tym procesie jego dzieciństwa, potem już troszeczkę starszy, zobacz, pod wpływem czego pewne te wzorce, schematy się utrwalają. Czy tutaj jest jakaś rola rodziców? No, potencjalnie to wszystko, każdy i wszystko może odegrać taką rolę. Chodzi o to, żeby potwierdzić lub sprawić, żeby coś Jacek odrzucił. Chodzi o to, żeby właśnie na nowo ukształtować jego świadomość już w tym ciele. Świadomość i podświadomość, tak żeby pewne sytuacje w jego życiu wydarzały się na podstawie jego podświadomych emocji, myśli, takiego wpływu na przestrzeń i na samego siebie. Zobacz, tak od tamtego czasu do listopada zeszłego roku, chciałabym, żebyś tak bardziej z perspektywy spojrzał. Jacek twierdzi, że od mamy przejął wszystkie albo większość jej chorób. A od taty pewne rzeczy, które ojciec mówił, kiedy się kłócił z matką. No nie przejął, tylko je utrwalił. Utrwalił, dobrze. To jest tak jakby właśnie dostać
nie wiem, dysk z oprogramowaniem, albo zapisany właśnie jakimś kodem binarnym, który jest właśnie w tym komputerze, czy tu w Jacku. I teraz na podstawie tego trzeba wykształcić takie podprogramy, które stworzą jakby cały program. Tym programem jest właśnie świadomość łącznie z podświadomością, ale ona musi ukształtować się na podstawie pewnych sytuacji, które Jacek właśnie... I do tego potrzebna jest niekiedy albo sytuacja, albo relacja, albo jakieś wzorce, albo zdarzenie, które będzie udziałem jakiegoś na przykład człowieka, czy ktoś, kto właśnie go pociągnie w jakieś doświadczenie. Które właśnie potencjalnie będzie czymś, co będzie w tym trójkącie zawarte, szczególnie w głowie. Nie ma tu znaczenia jego odczucie fizyczności, bo to jest coś, co może pasować do innych wzorców społecznych na przykład, ale do jego wzorca tego osobistego już nie będzie pasowało. Albo odwrotnie może też być, a czasem może się pokryć jedno z drugim. Dobrze, to chciałabym, żebyśmy jeszcze zerknęli na takie wydarzenie w zeszłym roku, w listopadzie 2021. Jacek tam uczestniczył w warsztatach duchowo-rozwojowych, ale był też tam pewien mężczyzna, który twierdził, że ma specjalne oprogramowanie i że wystarczy zrobić zdjęcie, a będzie w pewien sposób to programowanie prześle Jackowi, nie tylko, bo było jeszcze kilka innych osób, które chciały to zrobić. Spójrz na to, jaki to miało efekt, jakie to miało działanie na Jacka. Jest taka forma odrzucenia, taki efekt odrzucenia, tak jakby jakiś wpływ zewnętrzny chciał sprawić, czy wpłynąć na pewnego rodzaju zmiany w Jacku, no, które nie mieściły się w jego właśnie schematach. To jest takie odczucie, że w jego podświadomej części jest takie coś, jak odczuwa się to jako zagrożenie i odrzucenie. I to zagrożenie, czy uczucie lęku jest właśnie przed tym, że coś może, jakaś nowa wiedza, czy inna osoba, czy jakaś technologia, czy cokolwiek, może wpłynąć na jego przestrzeń, zmienić ją. A tam w tym schemacie miejsca na aż takie zmiany nie ma. Nie ma. Więc jest odrzucenie tego w nim i walka, taka forma właśnie emocji generowania, które właśnie mają spowodować odrzucenie tego, czy oddzielić go. A to dlaczego z tygodnia na tydzień po tym wydarzeniu, po tych warsztatach Jacek odczuwał utratę energii? Tak jakby z tygodnia na tydzień coraz więcej tej energii uciekało. No właśnie, żeby pokazać mu różnicę i dokonać tego rozdzielenia. A sam Jacek w przestrzeni swojej walczył. Z energiami, które pojawiły się i musiał zrobić bardzo dużą pracę energetyczną, żeby utrzymać tę swoją przestrzeń i nie wpuścić tych idei czy innych energii, które stamtąd pochodziły. Dobrze. Mówił też o porannej mgle umysłu, która właśnie też od tamtego czasu się zaczęła. Ale też pogłębiły poranne lęki, które miał już wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, wracamy do tu i teraz. Powiedz mi, czy coś się w Jacku zmieniło, kiedy zobaczył, przypomniał sobie to wszystko? No, tak, ale bardziej... Jak to, nie wiem, jak na tą zmianę nazwać, bo ona jest jakaś taka, mało ruchu w tej zmianie jest. Taka jakby wewnątrz
taki ruszyła się energia, ale krążyła w obrębie właśnie pewnego jakiegoś obwodu, czyli jest taki pozorny ruch, pozorna zmiana. Odczucie zmiany jest, ale tej zmiany jest bardzo mało albo w ogóle. Dobrze. To zapytaj go, czy w takim razie, skoro sobie uświadomił obecność tych implantów, tych złotych trójkątów różnej wielkości, czy chciałby coś z tym zrobić? Tak. Pozwolisz mi z Jackiem bezpośrednio porozmawiać? Tak. No jeden, dwa i trzy. Jacek, słucham. Co chcesz zrobić z tymi implantami w kształcie trójkątów? Nie wiem. Już wiesz, że je masz. Tak. Trochę było pokazane, pokazało się, pokazałeś ty, w jaki sposób mogą na ciebie wpływać, w jaki sposób mogą cię blokować, albo utrwalać to, co ty chcesz zablokować. I pytanie do ciebie, czy w takim razie chcesz je wyłączyć? Tak. Wiesz, jak to zrobić, Jacek? Nie. Wystarczy, że podejmiesz taką decyzję. Jeśli w tobie jest ta decyzja i ta intencja, żeby je wyłączyć, to wystarczy powiedzieć, że je wyłączasz. Na jeden, dwa i trzy. Wyłączyłeś? Tak. Jak się czujesz? Czy jest jakaś zmiana? Tak. Powiedz mi, jaka jest zmiana w tobie? Czuję, widzę więcej. Świetnie. Dobrze. Dobrze. Jacku, widziałeś też twoje spotkanie z taką pewną istotą bardzo dostojną. Czy możesz ją wezwać? Tak. To zawołaj. Tę właśnie istotę dostojną. Na jeden, dwa i trzy. Zjawiła się? Tak. Dalej tak pięknie, nieskazitelnie i dostojnie wygląda? Tak. Aha. Czy ma jakieś imię? Nie. Zapytaj dostojnika, dlaczego jest przy tobie, kiedy jesteś w tej przestrzeni międzywcieleniowej. Dla mojego dobra. Dla twojego dobra. Czy mógłby coś więcej powiedzieć, na czym polega to dobro dla ciebie? Na wsparciu. Wsparcie. Powiedz mi, czy ty potrzebujesz tego wsparcia? Tak. Zapytaj, a może sam znasz odpowiedź, czy przy dwóch próbach samobójczych to on ci pomógł i nie dopuścił do tego, żebyś utracił ciało, życie fizyczne? To nie ten czas. To nie był ten czas. To nie był ten czas, ale chodzi mi o to, czy to było jego działanie. Bo sam powiedziałeś mi, że Stwórca pomógł ci wyjść z tych dwóch prób. To nie był ten czas. Okej, dobrze. Dobrze. Powiedz mi, jak dostojnik reaguje na to, że ty go wezwałeś? Jest jakaś reakcja? Jest. Jaka? On jest. On jest. Dobrze. Zapytaj go, czy był kiedyś taki czas, takie doświadczenie, w którym po raz pierwszy się spotkaliście. Tak. Było to jeszcze w doświadczeniu fizycznym, w życiu? Nie. Było później, dobrze. Jacku, wyłączyłeś swoje implanty. Powiedziałeś, że zaczynasz widzieć więcej, szerzej. Chciałabym, żebyś teraz zblokował tego dostojnika. Możesz to zrobić? Tak jakbyś zrobił stop klatkę.
Czy chcesz to zrobić? Tak. Na jeden, dwa i trzy. Zobacz, zatrzymał się. Stoi, nie rusza się. Podlega twojej woli. Chcę, żebyś to wszystko zobaczył. Żebyś sobie to przypomniał. Bo w jego obecności zawsze czułeś się gorszy. A teraz okazuje się, że ty możesz coś zrobić. I możesz go na przykład zablokować. Widzisz to, Jacku? Chciałabym, żebyś teraz przywołał wszystkich, którzy korzystają z twojej energii, którzy są do ciebie podczepieni. Zawołaj, Jacek, na jeden, dwa i trzy. Kto się jeszcze pojawił? Jest o tym w kapturach takich. Aha. Obszernych. Ładnie wykończone. Ile tych istot w kapturach jest? Trzy. Trzy. Dobrze. Nikt więcej? Dostojnik i trzy istoty w kapturach. Chciałabym, zblokuj też te istoty, te trzy, ale chciałabym, żebyś też spojrzał dostojnikowi w oczy. Możesz, Jacku, to zrobić? Tak. Kiedy spojrzysz mu w oczy głęboko, umiesz odkodować jego gatunek i zobaczyć, czy jest to istota ludzka, czy nieludzka. Zrób to. Co widzisz? Nic tam nie ma. Aha. Czy istota ludzka nic tam nie ma? Czy nie jest to istota ludzka według ciebie? Nie jest. Nie jest. Dobrze. Jacku, to teraz zażądaj, żeby i dostojnik, i trzy istoty w kapturach przybrały swoją oryginalną formę. Już. Kto się pokazał? Takie pomarszczone gacie i stwory. Gdzie się stało? Co się stało z tą dostojną istotą? Jest. Ale jest w postaci pomarszczonego gada? Nie. Nie. Tamte trzy. Tamte trzy są takie. A ten dostojnik? Cały czas taki sam. Jest taki sam. Ale powiedziałeś, że w oczach nie ma nic. Nic. Sprawdź, czy jest to może jakiś duch ludzki? Nie. Też nie. Dobrze. Jacku, zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się, wróć do swojego oddechu. Powiedz mi, jak ty się czujesz. Dobrze. Okej. Powiedz mi, kim jest ten dostojnik? Nie wiem, to jak to nazwać. Sztuczną inteligencją, czy botem jakimś takim, który ma wgrane jakieś takie procesy myślowe, czy jakieś, jakąś świadomość na pewnym poziomie, taką, która jest dostosowana do kontaktów z Jackiem, która poza to, chyba nie wyjdzie. To jest po prostu tak, jakby to było sztuczna inteligencja. Dobrze, to w takim razie sprawdźmy, kto tą sztuczną inteligencją zarządza. Te gady. Te trzy gady? Nie, gady. Po prostu gady. To w takim razie, Darku, przywołaj głównodowodzącego, zarządzającego. Taki dość eteryczny ten gad, taki lżejszy z energii, albo bardziej się może czuje, że lżejszy, bo po prostu jest bardziej szersza ta energia, taka, można by powiedzieć, że taka demoniczna. Demoniczna to też jest mało powiedzieć, to jest takie
i demoniczna, i taka duża świadomość, która buduje siebie z doświadczeniami innych i mając w sobie te doświadczenia, emocje, energię innych, rośnie coraz większe. Wzrasta. Dobrze. Poproszę Jacka w takim razie, żeby pokazał, czy w tych bytach, być może też i w sztucznej inteligencji, jest jego energia. Energia Jacka. W tej sztucznej inteligencji nie, ale w tamtej reszcie tak. Tak. Sprawdźmy, czy jeszcze gdzieś pokazuje się energia Jacka, która jest poza nim. Nie, głównie w tym bycie, tym głównym. Tym eterycznym, jak powiedziałeś, dobrze. Okej. Poproś Jacka, żeby sprawdził, jaki rodzaj energii tamten demoniczny, eteryczny gad lubi. Każdy rodzaj energii po przetransformowaniu jej. Na przykład energia kreacji, ale najlepiej, gdy wywoła się w istocie, od której tą energię się pozyskuje, jakieś poczucie, że jest niewystarczający, gorszy, że sobie nie poradzi, że jest słabszy, to wtedy w takich wartościach jest to lepsze. Ale jakakolwiek forma tej energii pozyskana i tak jest to tam wartościowa, dlatego że on dzięki temu uczy się innych, potrafi wpływać wtedy na innych, tworzyć ingerencje, tworzyć pewnego rodzaju pułapki, schematy, czy właśnie ślepe uliczki. A sprawdź, czy jest tu jakaś ingerencja, jeśli chodzi o potrzeby seksualne Jacka. W pewnym sensie to jest tak jakby ograniczyć pewien przepływ energii i zostawić tylko taki przedział, taki mały, wąski zakres. Ale Jacek mówi, że odkąd pamięta, od zawsze ma duże potrzeby seksualne. No bo ma mały zakres i jakby próbuje odbudować ta... Jeśli weźmiemy, ograniczymy tą energię seksualną do przyjemności, do takiej zwyczajnej cielesności, to wtedy to spełnienie seksualne daje poczucie pewnego rodzaju poszerzenia tego spektrum, tej energii, co jest chwilowym złudzeniem. Stąd cały czas opadająca ta energia powoduje chęć czy potrzebę odbudowania jej. Dobrze. Dobrze. Sprawdźmy jeszcze, czy to te implanty trójkątne mają wpływ na ból, który od wielu lat towarzyszy Jackowi. Kręgosłup, biodro, lewa stopa. Nie prawa. Tyle te same te trójkąty, tylko te blokady, które one wywołują. Dobrze, a sprawdźmy jeszcze to zgrubienie po prawej stronie gardła, szyi. Czy tam coś było specyficznego lub jest coś specyficznego? Tak, tam jest taki fragment, gdzie zazębiają się dwa takie pomniejsze trójkąty, tworząc blokadę i tam energia, która musi jakby przepycha się wyżej. Tak, żeby zachować jakby krążenie, ciągłość przepływu energii, powoduje właśnie niewystarczający kanał przepływu. I ciało też reaguje właśnie w taki sposób. Dobrze. Zapytaj Jacka, czy chce nam pokazać, kiedy to wszystko się zaczęło i źródło tej ingerencji. Tak. Czy pamięta? Dobrze. Za moment tam pójdziemy, ale będę chciała, żeby jeszcze Jacek po prostu usunął wszystkie te implanty, które jeszcze ma w sobie.
Niech to zrobi. Wie, jak to zrobić? Tak. Na jeden, dwa i trzy. Poproszę Jacka, żeby podniósł sobie częstotliwości. I powiedz mi, jak się czuję. Dużo lżej. Dobrze. Teraz może nawet zerknąć, do kogo tak naprawdę należały te implanty, bo one mogą po decyzji Jacka pójść do właściciela. Do kogo poszły? Do tych trzech gadów. Jeszcze sprawdźmy, jaka jest ta rola tej sztucznej inteligencji. Utrzymywanie Jacka w tych schematach. Okej. Dobrze. Dobrze, to w takim razie prośba do Jacka, żeby nam pokazał źródło i początek tej ingerencji. Idziemy. Początek to jest jakiś dość odległy. Pokazuje się Jacek jako mały chłopczyk, który wychowuje się w takiej radosnej rodzinie. Dosyć dużej rodzinie, ma dużo rodzeństwa. I kiedy ma chyba z 8-9 lat, to zastaje przez przypadek, jakby bawiąc się tak, jakby się bawili w chowanego. I on się chciał w jakiejś stodole schować. I tam zobaczył, jak jego ojciec uprawia seks z jakąś kobietą. Tak jakby to była sąsiadka, taka trochę dalsza sąsiadka. On nie wiedział, co to znaczy, tylko zawstydził się bardzo. I uciekł stamtąd. Ta zabawa się nie udała, jego odnaleziono, on był w takim dosyć dużym szoku, po czym ojciec jakby zaczął go na początku unikać, a później widział, że on jest taki przygaszony, więc wziął go, że pójdą na łąkę tam do zobaczyć, czy z krowami wszystko jest dobrze. No i poszli i on wtedy mu powiedział, że znaczy jakoś tak pokrętnie tłumaczyć, że tak, żeby tego chłopca nie urazić i nie powiedzieć mu wszystkiego. Ale Jacek jakby czuł, że coś jest nie tak i nawet pytał go, czy on już nie kocha mamy, czy nie kocha czy nas, w sensie swoich dzieci. I on wtedy tak jakby wyczuł, Jacek, bo ten ojciec zesmutniał, tak jakby poczuł się taki niespełniony, tak jakby przygnębiony. I faktycznie on poczuł wtedy u tego ojca, że ta ilość dzieci, ta codzienność go niższej, a tutaj z tą kobietą miał taką odskocznię, taki inny świat, taki lepszy, taki, że tylko jest taka bycie bez jakichś obowiązków, bez kłótni. Jacek wtedy poczuł, to tak naprawdę trochę bez słów się odbyło, że musi chronić ojca. Bo jeśli ochroni ojca, jeśli w sensie, że nie to się nie wyda, to wtedy ojciec nie odejdzie, wtedy jego mama i rodzeństwo będą bezpieczni. Że po prostu wszystko będzie tak jak dawniej. I on wziął jako mały chłopiec na barki całą tą rodzinę. Ojciec spotykał się dalej z tą kobietą, ale był bardziej ostrożny. Wydaje się, że robił to bardziej spontanicznie. No i Jacek coraz bardziej o to walczył, bo niestety on nie był jedyną osobą, która o tym wiedziała, bo ludzie w takich małych społecznościach widzą pewne rzeczy i widzieli też, że ojciec Jacka no,
gdzieś tam te schadzki ma i ludzie gadali, ale Jacek poczuł się w obowiązku tłumić takie zarzewia plotek, czy jeśli ktoś rozpowiada, to nawet jeśli ktoś z jego rówieśników śmiał się i on był bardzo wyczulony, czy z niego się on wyczuwał podtekst, to potrafił pobić takiego chłopca i powiedział, że to jest nieprawda i że ma się zamknąć, a jeśli nie, no to wyrwie mu język albo przypali mu język, cokolwiek zrobi, że to będzie ostatnie słowo, które wypowie. Czyli jakby był takim strażnikiem tego, żeby prawda nie wyszła na jaw. On się strasznie bał, że ojciec odejdzie, że to się wszystko zmieni, że oni zostaną sami. Czyli jakby wykształcił w sobie poczucie, już takie w sumie przeżył jakby w pewnym sensie traumę, chyba tak trzeba to nazwać, i lęk przed zmianą. On strasznie tego bał się, zmiany. Zobacz, czy wtedy mogło się wykształcić w Jacku takie poczucie chęci kontrolowania wszystkiego i wszystkich. To później. Chociaż to było taki zaczątek, bo później to się jakby przeniosło na jego dalsze życie, kiedy on był już dorosły. To okazało się, że jego żona też zaczęła mieć jakieś schadzki z jakimiś mężczyznami. Ona właściwie uciekała trochę w ramiona innych mężczyzn, bo Jacek trochę jakby przesadzał właśnie w sensie takim, że skupiał się bardziej na tym ojcu, na rodzeństwie i tak dalej, więc ona szukała tego i o dziwo on się o tym dowiedział i też pilnował, żeby to nie wyszło na jaw. Czyli jakby próbował kontrolować sytuację, wpływać na innych ludzi, mówić im, co jest lepsze, to wtedy się bardziej to pojawiło. Okej. Dobrze. Dobrze, powiedz mi jeszcze, gdzie geograficznie, historycznie jesteśmy. To jest na wschodzie. No w sumie nie wiem, jak powiedzieć, daleki wschód, to może nie. Środkowy wschód to jest bardziej w okolicach do morza, okolice Morza Czarnego od strony północno-wschodniej, tak jakby tam, w tamtych stronach to było. Historycznie? 1470 mniej więcej chyba to się zaczęło. Dobrze. Czyli ten mały chłopiec wziął tak naprawdę na barki całe to zajście, cały ten szok, całą tą rodzinę, odpowiedzialność i dalej tak działał. Ojciec dalej się spotykał. Tak, i to jest też ciekawe, że później to stało się taką misją jego życiową, że on wiedział, że jeśli by z żoną się rozmówił, oddalił ją, to znowu ich dzieci nie miałyby rodziny, czy jeśli się by dowiedziały, to możliwe, że poczułyby się tak, jak on się poczuł. To jakby chciał oszczędzić tego i chciał za wszelką cenę, żeby było tak, jak powinno być. To gwarantowało jakąś stabilność, jakieś ramy, jakieś bezpieczeństwo. To jest coś takiego, jakby teraz w naszych czasach, że tak jak powiem, jest pewnego rodzaju akceptacja i przyzwolenie do tego, że dwójka ludzi się, nie wiem, rozstaje, bo obojętnie z jakiego powodu, już nad mową bez powodu, i to ludzie zrozumieją. Tam wpływ religii, ta tradycyjność, tradycja i takie głębokie poszanowanie dla związku, dla małżeństwa nie mieściło się, wydaje się, w głowie. I on bardzo się bał tego, że to nawet nie chodziło już bardziej o to, że się dzieci dowiedzą na przykład, tylko bardziej, że wpływ otoczenia, że ich będą wytykać palcami, że oni będą gorsi, nie będą mieli startu, nie będą szanowani, będą wyśmiewani. Po tym kątem bardziej przeżywał coś, co się jeszcze nie wydarzyło, albo jakby nie chciał, żeby się to wydarzyło. Bał się
na poczet tego, co mogłoby się wydarzyć i bronił, żeby się nie wydarzyło. Dobrze. Jak się dalej potoczyło życie? No, cały czas w takim formie ograniczenia i oszukiwania siebie i innych żył. Ale udało mu się jakby dowieść tą rodzinę do końca, jakby utrzymać to. Chociaż to też jest ciekawe, że później się i tak okazało, że niektórzy z jego bliskich się albo domyślali, albo wręcz wiedzieli. Ale odczuwali intuicyjnie, odczuwali, że nie można ojcu tego mówić, bo on się będzie denerwował, bo i tak ma swoje zdanie, że będzie kłótnia, to lepiej odpuścić. I tak naprawdę on walczył tak trochę z wiatrakami, Jacek. Stworzył swój świat, swoje przekonania, swój system wartości, którego bronił i któremu pozwolił jakby no, w tym z tą prawdą przetrwać, stworzyć alternatywną prawdę, która stworzyła jego świat i ale doprowadziła do właśnie tego, że zamknęła go w jakichś takich właśnie przekonaniach bardzo takich silnych. Połączonej właśnie z traumą, czy z potencjalną traumą, która mogłaby się wykształcić, takim jakby życie w przyszłości, emocjami, które były konsekwencjami tego, co się nie wydarzyło tak naprawdę. Czy też w tamtym życiu, w tamtym doświadczeniu miało miejsce takie, powiedziałeś, wziął sporo na te swoje barki i pilnował tego później cały czas. Czy też taki rodzaj współodczuwania i brania cierpienia? No właśnie o tym mówię, że to te konsekwencje tego, co się nie wydarzyło, bo wydarzyły się te zdrady i jego ojca, jego żony i tak dalej, ale to, czego on się bał, że się może wydarzyć, to a nie wydarzyło się, to on czuł konsekwencje w emocjach tego, co się nie wydarzyło, w sensie tych konsekwencji. To tak, to współczuwał i czy brał, czuł coś, żeby inni nie musieli tego czuć. On to rozumiał i poczuł to w sobie. Dokładnie. Dlatego też później mówił właśnie o tym, że wziął od mamy wziął, od taty wziął. Dobrze. Dobrze, to sprawdźmy jeszcze, czy za życia tamtego życia dostaje im pierwsze implanty. Tak, już pewne właśnie implanty zaczynają kształtować jego przekonania, wzmacniają i powodują, że on właśnie po tą linią podąża, tą drogą, tą ścieżką, buduje, obudowuje siebie. No w zgodzie z tym, co ten implant też pozwala mu zatrzymać świadomości, a co zanegować, z czym walczyć. To jest ten implant w głowie? Tak. Dobrze. Dobrze, to przejdźmy jeszcze do tego momentu, kiedy opuszcza ciało fizyczne. Zobaczmy, co się dalej dzieje. Taki jest samotny. Tam i teraz jakby szedł taką bazaltową doliną. I na końcu której były takie schody do góry i też w takim bazalcie wykute. I teraz w Jacku wykształciła się takie, bo on te emocje, te wszystkie emocje, lęki niósł ze sobą. I poczuł tam, że ludzi innych uchronił. W pewnym sensie ich oszukał, że jest inaczej, przekonał ich, ale czy teraz przekona jakąś siłę typu Bóg, która widzi więcej, która i poczuł, że jest słaby, że może nie podołać teraz przekonać Boga, żeby na przykład nie potępił tego ojca i żony. Trzeba dalej chronić. I czy on teraz będzie w stanie to... No i tak mozolnie zaczął wspinać się po tych schodach, gdzie na końcu
już na górze, jak wszedł, no to czekał na niego ten bot. I właśnie nic nie mówiąc, jakby słuchając go, powodował, że w Jacku rosły tylko te wątpliwości. Mhm. Tak jak on wchodził po tych schodach, to coraz ich więcej miał, a tam osiągnął punkt taki kulminacyjny, który w zasadzie umożliwił pełną sterowność Jackiem. Mhm. I ta sztuczna inteligencja w tej istocie, która kształt jakby ta świadomość dostała właśnie taki, mogła z nim rozmawiać, komunikować się w obrębie tego, co właśnie z czym Jacek się zmagał. Więc nie było mocnego na tą istotę, jeśli nawet sam Jacek nie mógł wygrać z nim w potyczkach takich na argumenty, bo oprogramowanie tej sztucznej inteligencji były tak szerokie, że zawsze był w stanie do jakiegoś argumentu Jacka dodać kilka innych, żeby pokazać mu, czy wpłynąć na jego decyzję i podważyć, zniszczyć te jego argumenty. Zobacz, czy ta sztuczna inteligencja była dedykowana tylko i wyłącznie Jackowi? Tak. To można robić dowolne kopie z tego i dostosowywać w zależności od doświadczeń, od pewnego światopoglądu, od jakiegoś spojrzenia. Dobrze, to wracamy do tu i teraz. Powiedz mi, jak wygląda teraz Jacek, albo co się z nim dzieje, kiedy sobie to wszystko przypomniał? Jest spokojny i teraz jakby taki w takim procesie powrotu do siebie, to wszystko jakby właśnie widzi szerzej. Widzi, jak bardzo był stłumiony w patrzeniu na różne sytuacje. Dobrze. Pozwolisz mi z Jackiem porozmawiać? Jeszcze raz? Jacek? Słucham. No to w pewnym sensie wszystko stało się jasne, albo może prawie wszystko. Powiedz mi, dlaczego w tobie takie poczucie odrzucenia, porzucenia? Często musiałem być z różnymi trudnymi rzeczami sam. Dziś mówiłeś o porzuceniu, o odrzuceniu, dlatego że byłeś pomijany w pracy z powodu pewnego preparatu, bardzo teraz, czy do jakiegoś momentu modnego. Nie poddałeś się temu preparatowi. Miałeś wrażenie, że właśnie przez to jesteś dosyć jakby odstawiany w pracy. To podświadomie sam siebie odrzucałem. Inni tylko pokazywali mi na zewnątrz to. To, co ja sam wybierałem. Mówiłeś mi też o takim poczuciu porzucenia, kiedy na 2 tygodnie tata zniknął, twój tata zniknął z domu. No bo różne rzeczy się działy, były straty i rodzice się pokłócili. Tata się wyprowadził na te 2 tygodnie, a ty po prostu cierpiałeś jak nigdy. Do tego stopnia, że szedłeś do łazienki i szukałeś jego ręcznika albo jego szlafroka, żeby poczuć jego obecność. Wtedy poczułeś też porzucenie. Aktywowały się pewne wzorce, pewne doświadczenia, pewne emocje, które jak transfer odbudowały się w części tym doświadczeniu. Powiedziałeś mi też, że kiedy się urodziłeś, to niestety musiałeś na dłużej zostać w szpitalu, a mama musiała wyjść. Takie były czasy, że mama nie mogła towarzyszyć niemowlęciu. I wtedy też powiedziałeś, tak mi powiedziałeś, że prawdopodobnie poczułeś też takie odrzucenie, no bo dla takiego maleństwa w fizyczności brak matki to jest rodzaj porzucenia. Powiedz mi, dlaczego
uważasz, Jacku, że przejąłeś też groźby, kiedy rodzice się kłócili, a tata mówił, że popełni samobójstwo. Powiedziałeś, że to właśnie od niego to przejąłeś, a potem w dorosłym wieku chciałeś to zrealizować. Tak. Żeby chronić najbliższych, żeby przewidywać to, co oni sami chcą zrobić, żeby tego nie robili. Gdyby w mojej przestrzeni pojawiła się ta moc sprawcza, która nimi powodowała, odebrana im, musiała realizować się we mnie, przynajmniej w części. Swego czasu sięgnąłeś po alkohol, ale już od bardzo dawna, dawno, 19 lat chyba, jeśli dobrze pamiętam. Tak, nie pijesz. Czy była jakaś przyczyna ezoteryczna, że jednak sięgałeś po ten alkohol wcześniej? To też wzorce i odczucia, które alkohol powodował w moim ciele, w moim odczuwaniu, w moich emocjach, powodował, że to też odtwarzało się w moim życiu. Powiedziałeś, że już nie pijesz, ale cały czas gdzieś tam zastanawiasz się, czy dalej to w tobie nie tkwi. Dużo rzeczy tkwi i tkwiło. Teraz sobie oczyść komórki ze wszystkich toksyn alkoholowych i nie tylko. Cokolwiek, co mogło obciążać twoje komórki, możesz to zrobić. Zrób to. Oczyść je. Niech nie obciążają pracy twoich komórek. Żadne toksyny energetyczne. Dobrze. Powiedz mi też, dlaczego tak bardzo chciałeś zostać aktorem? Jacku. Żeby móc pokazać, doświadczyć czegoś, czego w moim prawdziwym życiu nie mogłem doświadczyć. Coś, z czego w głębi siebie zrezygnowałem. Cztery razy zdawałeś do szkoły aktorskiej, niestety nie dostałeś się. Zrobiłeś taki niesamowity zwrot, bo z chęci bycia właśnie w takiej części mocno artystycznej, po prostu poszedłeś do wojska. Była taka jakaś przyczyna, że aż taki zwrot? To wszystko, co we mnie było, te schematy, które wpływały na moje decyzje, prowadziły mnie do takich decyzji. A powiedz mi też, coś, co poczułeś, albo co się w tobie zadziało, kiedy jako szesnastolatek, bardzo lubiłeś malować, jako szesnastolatek miałeś tam jakieś swoje dzieła, czy dzieło. Mama spojrzała na to i powiedziała, synu, ty lepiej już nie maluj. Co się wtedy w tobie zadziało, kiedy to usłyszałeś? Jeszcze bardziej uaktywniły się te schematy, według których powinienem żyć. To miało na celu sprawić, że odrzucę wszystko to, co nie miało zaistnieć w moim życiu. Dobrze, Jacku. Pozbyłeś się implantów, ale nawet rozmawiając, w rozmowie powiedziałeś, że chciałbyś się przeprogramować, czyli jesteś świadomy tego, że są pewne programy w tobie. Powiedz mi, czy teraz chciałbyś się pozbyć tych wzorców, schematów, programów? Tak. Dobrze. Otwórz sobie przestrzeń. Nadaj jej charakter. Taki, że cokolwiek tam zostawisz, zdezaktywuje się i zneutralizuje. Wejdź do tej przestrzeni. Odszukaj wszystkie wzorce od tamtego momentu, które zaczęły się coraz bardziej utrwalać w tobie. Wszystko to, co poczułeś jako wzorzec, schemat, program. Chcę, żebyś
odrzucił to, wykasował to całkowicie. Chcę też, żebyś wykasował ten szok, który się wtedy w tobie stworzył i stworzył pewnego rodzaju warunki. Szok dla małego chłopca. Odrzuć to, wykasuj to wszystko, wypuść. Chcę, żebyś też wypuścił wszystkie te emocje, które narastały, potem były utrwalane. Pretensja, żal, lęk i strach przed oceną. Poczucie gorszości, odczucie niespełnienia, samotność. Wypuść to. Niech to się w tej przestrzeni zdezaktywuje. Chcę, żebyś odszukał w swojej pamięci komórkowej coś takiego, co można byłoby nazwać, że zaszufladkowałeś się, siebie. Sam siebie zacząłeś blokować. Odnajdź wszystkie blokady. Lęki. Na przykład lęk przed popełnieniem błędów. Lęk przed zmianą. Wszystkie lęki. Odszukaj je. Nie są ci potrzebne. I wypuść. One dezaktywują się i znikają. Jak się czujesz, Jacku? Dobrze. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Wyjdź z tej przestrzeni i zamknij ją, ona znika. Okej. Zobacz, czy w dalszym ciągu masz jakieś oprogramowanie, które będzie podlegało wpływowi otoczenia. Nie. Czy jest w tobie jakiś lęk przed wyśmianiem? Nie. Czy dalej odczuwasz jakiekolwiek odczucie bycia gorszym, gorszości? Nie. Dobrze. Dobrze. Zobacz też, jeśli cokolwiek cię tłumi, blokuje, hamuje, to możesz też zobaczyć w pamięci komórkowej. Tam czasami są takie ślady, które zostawiają traumy. Zobacz, czy są. Jeśli coś takiego jest, zawsze możesz porównać ze swoją tak zwaną oryginalną, naturalną komórką. To wyczyść cokolwiek, co mogłoby dalej to utrzymywać. Dobrze. Powiedz mi, Jacku, czy twoja przestrzeń się zmienia? Tak. Rośnie. Rośnie. Unosi się. Świetnie. To znaczy, że twoja wibracja się zmienia. Bardzo dobrze. Powiedz mi w takim razie, gdzie są gady? Sztuczna inteligencja? Nie ma. Zostały. Dobrze. W tamtym miejscu. W tamtym miejscu, tak. To już nie ma kompatybilności dla nich. Wtedy, kiedy ty wzrastasz, rośniesz. Twoja wibracja jest całkiem inna. Komórki naprawdę i cząsteczki działają w ogóle na innym poziomie. Okej. Okay. Jacku, zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się, wróć do swojego oddechu. Powiedz mi, jak ty się czujesz. Dobrze. Okej. Okay. Powiedz mi, jak Jacek wygląda. Wiemy, że się unosi, powiedział sam o tym. Wzrasta. Tak. Dobrze. Zapytaj Jacka, czy czuje powiązania energetyczne z istotami ludzkimi? Powiązania karmiczne? Nie. Świetnie. Zapytaj Jacka, czy teraz w dalszym ciągu będzie miał takie poczucie, że nie wie, w którym kierunku iść? Nie.
Jak mi opowiadał, to dotyczyło dwóch różnych domów. W jednym obecnie mieszka z żoną, a drugi jest dużo dalej oddalony, chyba o 200 czy więcej kilometrów. I tak naprawdę Jacek chciał mieszkać w tamtym oddalonym, żona chciała mieszkać w tym, w którym dalej mieszkają. I Jacek taki był w pewnym sensie zagubiony, bo na podstawie właśnie tego powiedział, że nie wie, co ma robić, a nie wie, czy ma iść w prawo, czy w lewo, jak to nazwał. Czy teraz będzie wiedział? Tak. Super. Dobrze. Wiemy, sam też mówił o blokadach, bo on je czuł. Zresztą wiemy, że on je w pewnym sensie sam też zakładał na siebie te blokady i blokował siebie. Zobacz, czy jeszcze jest w Jacku blokada przed działaniem w życiu. Nie. Powiedział, że kiedyś chciał założyć firmę, bo taki miał pomysł i czuł, że to byłoby dobrze, ale nigdy tego nie zrobił, bo u podstaw tego leżało lęk przed zmianami. A zmiany to zagrożenie. Okej, dobrze. To mamy. Zobacz, czy w Jacku dalej jest to poczucie takie, żeby kontrolować. Nie. Wiem, że nie da się wszystkiego kontrolować. Sam się. Dokładnie. Sam się przyznał, że ciągle kontroluje swoich trzech synów, którzy są dorośli. Więc teraz, kiedy już nie ma tej potrzeby w nim, myślę, że już inaczej będzie te relacje z synami układał. Powiedział też, że już ma naprawdę dosyć życia. Takich wiele lat za młodu w życiu w rodzinie dysfunkcyjnej. Ma dosyć lęku, ma dosyć poczucia winy i braku sprawczości. Czy pozbył się tego wszystkiego? Tak. Mówił też o radykalnym wybaczaniu. Mówił, że przepracował to w sobie, ale w dalszym ciągu gdzieś tam ta wątpliwość jest, czy rzeczywiście, aby wszystkim do końca wybaczył. Poprosił, teraz sobie. Tak, choć wcześniej było gdzieś tam poupychane głęboko. Dobrze. Dobrze. Czy ten finansowy pułap, którego nie mógł przeskoczyć, była tego jakaś przyczyna ezoteryczna? Tak, no to też mogłoby go gdzieś wyprowadzić na szersze wody i to ograniczenie siebie, swojego potencjału też było jemu potrzebne. No i gadom też. Oczywiście. Ktoś się zawsze musi nieźle najeść. Okej. Zobacz, czy w Jacku są takie przekonania i takie schematy albo i programy, że tylko ciężką pracą można do czegoś dojść. Że jeśli ktoś się dorobił, jest bogaty, to musiał ukraść albo jest złodziejem. Nie. Nie, nie ma. Widzi, rozumie zależności. Nie ma w nim takiego przekonania. Dobrze, to ich jeszcze poprosi Jacka, żeby sprawdził, czy ma w sobie jakieś traumy, które go mogą blokować. Nie. Czy tak jak siebie nazwał, że chciałby się przeprogramować, czy tego dokonał? Tak. Jest w nim odczucie bezpieczeństwa i zaufania do siebie? Tak. Pełnej akceptacji? Super. Powiedział też, że chciałby pozbyć się uczucia bezsilności. Czy ma w sobie bezsilność? Nie. Dobrze. Powiedział też, że chce odzyskać swoją moc sprawczą. Czy ma moc sprawczą? Tak. Zależało mu na tym, żeby to odzyskać, właśnie między innymi też po to, żeby odblokować swoich synów, bo był bardzo świadomy tego, że kontroluje, a to nie jest dobry kierunek. Czy te relacje się zmienią między nim a synami? Tak. Dobrze.
No dobrze. Zapytaj w takim razie Jacka, czy jest jeszcze coś, co moglibyśmy dla niego zrobić? Nie. To poproś go teraz, żeby sobie zregenerował wszystkie komóreczki, zwłaszcza układu kostnego. Niech to zrobi. I też sprawdzi to swoje gardło, tam gdzie kiedyś było zgrubienie, czy wszystko jest w porządku i czy tam energia już płynie swobodnie. Jest ok? Tak. Dobrze. No dobrze. To w tym układzie zapyta Jacka, czy to, co chciał osiągnąć tym spotkaniem, czy to się udało? Tak. Dobrze. Bardzo dobrze. Zapyta Jacka, czy chciałby sobie coś powiedzieć. Sobie, który jest z nami na Skype'ie. Że przyszłości już nie ma. Przyszłość jeszcze nie istnieje. Jest tylko ta chwila. Dokładnie. Pięknie powiedziane. Dobrze. Czy Jacek jest gotowy, żeby zamknąć sesję? Tak. To jeszcze jeden mały sprawdzian. Poproś Jacka, żeby teraz całkowicie rozbłysnął swoją miłością do siebie. Bezwarunkowo. Takie ukochanie Jacka, każdej komóreczki Jacka. Tak jakby wziął siebie w ramiona i powiedział: Jacek, po prostu cię kocham jako istotę. Jesteś wspaniały. Niech to zrobi. Darku, czy jesteś gotowy do powrotu? Tak. To rozłącz się i odłącz się całkowicie od Jacka i wyjdź z tej przestrzeni. Jacek zamyka za sobą drzwi, jest w swojej przestrzeni, ma swoje parametry. Uaktywnia swoją sprawczość, to co chciał zrobić. A ty, Darku, rozłącz się i odłącz się całkowicie od wszystkiego i od wszystkich, cokolwiek było w tej sesji. I wróć do siebie, jeśli uznasz, że wszystko jest w porządku. Wróć do siebie, do swojej przestrzeni, do swoich parametrów. Podnieś sobie częstotliwości, zharmonizuj swoje energie. A tę emocję, którą lubisz odczuwać, to ją sobie zwiększ, jeśli tak chcesz. Weź głęboki oddech, poczuj energię swojego oddechu. I poczuj, jak płynie twoja własna energia. Pełnia całkowicie twoje ciało w fizyczności. Czujesz to. Czujesz, jak pięknie dociera do każdej komóreczki, niosąc ze sobą regenerację, witalność. A ty czujesz się zregenerowany, czujesz się wypoczęty i zrelaksowany. Za chwilę powiem trzy. A to będzie oznaczało, że wracasz już całkowicie do siebie, całkowicie do tu i teraz i otworzysz oczy. Trzy. Daj, Darku. No i nie wiem, czy Jacek mi nie zasnął. Jedno oko się otworzyło, później drugie. Jacku, włączysz mikrofon. Och. Jesteś. No jest trochę emocji, jest, Jacku. Puszczaj wszystko, pozwalaj. Jak się czujesz, powiedz? Dobrze. Dobrze. Dobrze, ja zapytam Darka. Darku, jak ty się czujesz? No dobrze. Chcę ci podziękować za wspaniałą pracę. Dzięki. Ja również dziękuję. Jacku, tobie chcę podziękować za wspólne to spotkanie. Za pracę. Dziękuję bardzo. I za zaufanie, jakim nas obdarzyłeś. I też pytanie do ciebie, czy ty się podzielisz sesją? Tak.
Nie mam takich jakichś przeciwwskazań, bo słuchałem też innych ludzi, także... Mhm, dobrze, ale powiedz, z wizerunkiem czy bez? To znaczy, nie, może być z wizerunkiem. Ja nie mam teraz tak... Rozumiem. Przestałem się od pewnego czasu przejmować takimi sprawami, iż jak piłem, to nie przejmowałem się, jak gdzieś leżałem, załóżmy, także jak jestem trzeźwy i coś robię ze sobą, żeby żyć lepiej, lepszym życiem, moi synowie, to nie mam się czego wstydzić. Dobrze. Ale zrobicie, jak będziecie uważać. Może być zakryte, może być odkryte. Jacek, to jest twoja decyzja. Ty tak? Podejmujesz decyzję, oczywiście. Nie my. To może zakryte w takim razie. Dobrze. Trzeba sesję zrobić jeszcze raz, bo nie robiliśmy, poruszaliśmy decyzyjności i... O kurczę, blade. Przestań dalej. Jeszcze raz zrobić. Słuchaj, Jacek jest w procesie i myślę, że ta decyzyjność jest, tylko jeszcze pewne rzeczy muszą pewnie odpłynąć. To znaczy, ja mogę być odkryty, otwarty jestem, ale przyszło zaraz mi myśl, że żeby nie było za gwiazdorstwo. Proszę, aktor się odezwał. No właśnie, bo to masz rację, bo później cholera do Biedronki nie można wyjść normalnie jak człowiek po bułki. Dobrze, domówimy jeszcze to z tym wizerunkiem, czy bez, jak będziesz chciał, ale wyłączam nagrywanie w takim razie, poczekaj tak, jeszcze. A kiedy będzie w ogóle... Poczekaj, wyłączę nagrywanie i porozmawiamy. To na razie, do widzenia. Aha.